Radio Września 93,7. Benjamin Franklin powiedział kiedyś, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. My dziś o podatkach. Tomasz Sternel, witam w gościńcu Radia Września. A wraz ze mną jest burmistrz gminy i miasta Pyzdry Przemysław Dębski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie burmistrzu, radni Rady Miejskiej w Pyzdrach podczas ostatniej sesji podnieśli opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zapytam dość przewrotnie, mieli inne wyjście? Patrząc od strony formalnej, na pewno mieli inne wyjście, natomiast jeżeli chce się w sposób odpowiedzialny pełnić funkcję publiczną, to trzeba się czasami liczyć z tym, że należy podejmować decyzje trudne, niepopularne społecznie, ale konieczne. Przypomnijmy, ile te opłaty wynosiły do tej pory, ile wynoszą po podwyżce, która wejdzie w życie, jeśli się nie mylę, od 1 kwietnia? Tak, podwyżka wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia i tak dotychczas opłaty wynoszą jeszcze 11 zł od osoby w systemie segregowanym i 22 zł od osoby w systemie niesegregowanym. Teraz po podwyżce, która wynosi 2 zł, no opłata w systemie segregowanym to będzie 13 zł od osoby, natomiast w systemie niesegregowanym 26 zł. Jakie echa tej sesji, jakie reakcje mieszkańców? Zadowoleni pewnie nie są. Znaczy, no trudno podwyżkę traktować w kategoriach dobrodziejstwa i my wszyscy sobie z tego jakby zdajemy sprawę, natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, są to też i dla nas trudne decyzje, ale konieczne. System gospodarki odpadami, jaki prowadzi gmina, musi się równoważyć finansowo i ta opłata tak naprawdę, którą pobieramy od mieszkańców, powinna bilansować koszty ponoszone przez gminę. Natomiast te koszty w ubiegłym roku bardzo znacząco wzrosły. Ta stawka, która no, będzie obowiązywać teraz jeszcze przez miesiąc marzec, ona została ustalona w 2015 roku na podstawie kosztów w 2015 roku. Niestety dzisiaj już mamy do czynienia z nieco inną rzeczywistością. Jak mieszkańcy gminy Pyzdry wyglądają na tle mieszkańców innych gmin? Czy rzeczywiście te opłaty, które uiszczają, one są wysokie? Moim zdaniem można porównywać tylko i wyłącznie gminy, które funkcjonują w ramach jednego zakładu zagospodarowania odpadów, czyli tutaj akurat gmina Pyzdry, cały powiat wrzesiński i gnieźnieński to jest zakład zagospodarowania odpadów w Lulkowie. Z tego co mi wiadomo, to ta stawka teraz, która będzie obowiązywać w naszej gminie, nawet po podwyżce jakoś znacząco nie odbiega od kwot w innych gminach. Natomiast no, nie jest też żadną tajemnicą, myślę, dla nikogo, że bardzo wiele gmin jest aktualnie właśnie na tym etapie, który no, można powiedzieć, że my już gdzieś mamy za sobą, czyli na etapie właśnie ustalania podwyżek, bo wzrost kosztów, o którym mówiłem, który miał miejsce w 2018 roku, on tak naprawdę dotyczył większości gmin, bo Zakład Zagospodarowania Odpadów z dniem 1 stycznia 2018 roku podniósł odpadę za przyjęcie, za utylizację, tak to można nazwać, odpadów, która jest naliczana od tony, z 250 na 350 zł. No i akurat w przypadku gminy Pyzdry, która w ubiegłym roku też rozpisywała kolejny przetarg na transport tych odpadów, czyli odbiór od mieszkańców i właśnie dostarczenie do zakładu zagospodarowania. No tutaj ta cena za ten transport też nam dość znacząco wzrosła w wyniku tego przetargu, bo ze 150 zł, którą mieliśmy poprzednio, w poprzedniej umowie, za tonę do 220 i to są te obiektywne czynniki, które wymusiły na nas taką podwyżkę. Ja może zaznaczę, że ta podwyżka, którą wprowadziliśmy, ona i tak nie w pełni zabezpiecza... I tak, bo gmina dopłaca pieniądze jeszcze do gospodarki śmieciowej, prawda? Dokładnie tak. I to wcale nie małe. Tak jest. Z naszych obliczeń, żeby pokryć w całości teraz te istniejące koszty, musielibyśmy wprowadzić opłatę na poziomie 14 zł od śmieci niesegregowanych. I to bolałoby jeszcze bardziej niż te opłaty, które weszły w życie, no, prawda? Jest, tak, jest to naturalne oczywiście.
Zdecydowaliśmy się wprowadzić tą podwyżkę na poziomie 13 zł i jednocześnie jakby przyjąć takie założenie, że brakującą kwotę około 100 tysięcy w skali roku postaramy się też uzyskać z uszczelnienia systemu, bo no widzimy też tutaj dość spore pole do poprawy w tym zakresie. Przede wszystkim mam tutaj na myśli jakby kwestię kontroli osób wykazanych w deklaracjach, a faktycznie zameldowanych na terenie gminy, jak również sama kwestia też segregacji u nas, myślę, wymaga sporej poprawy. Wiem, że te kontrole już są przeprowadzane. Jak one wyglądają? Na czym polegają? Czy jeżeli chodzi o segregację, no to nie ma tak naprawdę innej metody, innego sposobu, jak w dniu, w którym następuje odbiór odpadów segregowanych, kontrola tego, co, kto i ile wystawia po prostu przed swoją posesję. No, zdarzają się takie przypadki, to sam widziałem osobiście naocznie, że są takie posesje, które pomimo tego, że w gminie Pyzdry teraz aktualnie w tym okresie zimowym te odpady segregowane nie są odbierane zbyt często, bo raz na dwa miesiące, i na przykład pojawiają się takie posesje, przed którymi w ogóle na przykład nie zostały wystawione podczas ostatniego odbioru odpady szklane. No to trudno jest uwierzyć w to, że ktoś przez dwa miesiące nie wyprodukował żadnego odpadu szklanego. To samo dotyczy też odpadów plastikowych, chociaż tutaj ostatni odbiór mieliśmy wczoraj. Wiem, że to już nie wygląda tak źle. Tak, wygląda to lepiej, przynajmniej na taki pierwszy rzut oka. A wracając do tych kontroli, no to po prostu jeździmy razem za śmieciarką, z aparatem w ręku, i w przypadku tych posesji, gdzie nie ma nic, albo tak naprawdę symbolicznie tylko i wyłącznie, no to... To właśnie, co z tymi, którym uda się udowodnić brak segregacji odpadów? No to w ostateczności może spowodować, bo mamy taką możliwość, że deklaracja, która jest złożona, w której dana rodzina bądź osoba zadeklarowała zbiórkę selektywną, zostanie administracyjnie zmieniona na zbiórkę nieselektywną, i to się będzie wiązało z konsekwencjami finansowymi. Taka osoba po prostu będzie musiała opłacać stawkę od zbiórki nieselektywnej, która, przypomnę, jest dwukrotnie wyższa. To od kwietnia będzie 26 zł od osoby. Także naprawdę zachęcam do segregacji, bo ona nam wszystkim się opłaca. Czyli co, liczymy, że mieszkańcy gminy Pyzdry i nie tylko gminy Pyzdry wezmą sobie te słowa do serca. Powtórzmy raz jeszcze, warto segregować śmieci, skorzystamy na tym wszyscy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski. Dziękuję serdecznie.